gdzie teraz już zgodnie z projektem blacha została ściągnięta, jest położona lakówka, okna są wstawione. W ciemniku, nie? Nie w ścianem. A ja powiem wtedy? To przepraszam, nie w ciemniku. W ciemniku oczywiście, bo mieszkania komunalne, socjalne i świetlice remontujemy w ciemniku. Także pan Bogdan Całza, który jest inspektorem nadzoru naszego ramienia, dość często tam jest, także ja tam co jakiś czas jeżdżę i dość sumiennie pilnuję, żeby prace wykonywane były zgodnie z projektem, zgodnie ze sztuką budowlaną. Także niektóre prace musieli robić dwa razy. Myślę, że jakość prac będzie dobra, natomiast co do terminu, wszystko na to wskazuje, że mogą mieć opóźnienie około miesiąca. Pan Klimek zwracał się o przedłużenie terminu. No nie ma takiej możliwości. Umowa jest podpisana w wyniku ustaleń przetargu w ramach zamówień publicznych i tutaj nie ma żadnej możliwości przedłużenia. My jak spóźniliśmy się z zaliczką, to może nas pan Klimek obciążyć odsetkami po prostu za ten okres spóźnienia. Natomiast my naliczymy zgarnę umowne. Nie ma innej możliwości. To umowa jest tutaj rzeczą świętą. Tym bardziej, że to jest dofinansowanie, więc nie może być żadnych zmian i to musimy tego dopilnować i tak na pewno będzie. Także terminu niestety pan Kimkowi nie będziemy mogli przedłużyć. No termin jest do końca czerwca. Na pewno wiedząc, że przedłużonego nie będzie miał terminu, będzie się starał, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze, ponieważ no to się wiąże z karami. Gdyby ma tę świadomość, to spora ekipa tam robi, zobaczymy. 19 maja odbył się drugi bieg w Chińsku w ramach takiego cyklu czy programu Polska Biega. No, kilkadziesiąt osób wziął udział. Myślę, że też warto to propagować. Ruch jest zawsze wskazany. 22 maja miałem spotkanie z dyrektorem Sieciku Pani Stolocą Generalnym Panem Grzesiakiem. Między innymi sprawa, jak sobie tutaj wznowienia działalności na terenie naszej gminy, ponieważ obecnie, no co jest też jednym z powodów naszych kłopotów finansowych, Sieciwskiej Kopalni nie prowadzą działalności wydobywczej na terenie naszej gminy, więc nie ma opłaty eksploatacyjnej, jest tylko podatek od nieruchomości. To coraz mniejszy, ponieważ oni systematycznie poddają swoje dawne wyrobiska rekultywacji. Kto tam przejeżdża, to widział, że dość ładnie to tam w tej chwili wygląda, ale to się wiąże z tym, że przestają płacić podatki. To są koszty, taka rekultywacja, no ale dla nich też opłacalna, bo mniejsze są podatki dla nas, natomiast wiąże się to z mniejszymi wpływami do budżetu, co jest no, nieszczególnie korzystne w obecnej sytuacji. Także tutaj nie ukrywam, że zależałoby mi na tym, żeby Szczecińskie Kopalnie jednak te wydobycie u nas prowadziły. Miało to się już nastąpić w Storkowie w drugim kwartale, wszystko na to wskazuje, że najwcześniej będzie w trzecim. O ile jeszcze niestety kryzys zaczyna też pomału dosięgać i Szczecińskie Kopalnie. 22 maja odbył się zarząd lokalnej grupy działania w Dobrzanach. Między innymi omawiane było przygotowanie walnego zebrania, które jak w każdym stowarzyszeniu musi w roku się odbyć, a także terminów przyszłych konkursów. Ja tylko przypomnę, że to lokalną grupę działania tworzą gminy Mińsko-Dobrzany Rzecz. W ramach właśnie tej lokalnej grupy działania mamy już przygotowane środki na trzy zadania, które praktycznie moglibyśmy realizować, tylko w tej chwili wstrzymuje nas trochę to, że musimy wyłożyć swoje pieniądze, a po wykonaniu zadania dopiero otrzymamy zwrot z programu rozwoju obszarów wiejskich. Także to, te trzy zadania, to, na które już mamy przyznane środki, podpisane umowy, które praktycznie moglibyśmy już rozpoczynać realizację, to jest świetlica, remont czyli wymiana okien, zakup wyposażenia i to będziemy chcieli w tym roku zrobić.
dwa place zabaw Miałka i Ścienne i trzy, przepraszam, bo jeszcze Studnice, trzy place zabaw Miałka, Ścienne, Studnice. Nie wiem, czy w tym roku się uda, to będzie zależało od naszych możliwości finansowych, bo no, nie możemy też zlecić tego zakupu sprzętu, jeżeli no, nie będziemy mieli z czego dopłacić. No i trzecie zadanie, to jest pierwszy etap tej ścieżki z miasta Imsko na plażę. To jest też tam około 200 metrów, te pierwsze tutaj od szkoły. Też już na to mamy jak gdyby przyznane środki, podpisaną umowę. Natomiast na pozostałą ścieżkę złożyliśmy wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, takim przedsięwzięciem. I w tej chwili otrzymaliśmy już informację, że wniosek został przyjęty i przeszedł tą pierwszą ocenę pozytywnie. Także jest szansa, że otrzymamy środki na pozostałą część tej ścieżki i może do końca kadencji uda się to zrealizować. To też będzie zależało od naszych możliwości, bo tak jak powiedziałem, przyznanie środków to jeszcze nie jest wszystko, bo my musimy najpierw zrobić ze swoich, a później po rozliczeniach, które nie trwają rok, półtora i więcej, nieraz czekać i te środki dopiero zostaną zwrócone. Proszę? No przy programie operacyjnym będzie łatwiej, bo tam możemy uzyskać zaliczki. Także myślę, że to zadanie uda się zrealizować. Maja uczestniczyłem w zebraniu w przedszkolu zorganizowanym przez pani kierownik przedszkola, w którym brało udział rodzice i przedstawiciele zarządu TPD, między innymi pani wiceprezes zarządu wojewódzkiego i pan prezes tutaj zarządu Wińsk, pan Jacek Tomkowiak. I sprawa dotyczyła płatności funkcjonowania przedszkola w roku przyszłym. 24 do 25 maja przy konwencie burmistrzów w Chojnie, który był wychowany na wykorzystanie czy współpracy, czy z gminy. I ten region z tego programu, jest to program współfinansowania działań rozwijające współpracę przygraniczną do naszego przypadku polsko-niemiecką. My, jak Państwo wiecie, mamy porozumienie o współpracy z gminami niemieckimi i z tego terenu także korzystamy i także w tym roku mamy złożony wniosek na organizację Gminy Imska. 28 maja awatowa rozmowa z panem Fedenczakiem na temat właśnie kursowania busów, to już praktycznie o tym mówiłem. 29 komisję, 30, czyli dzisiaj odbył się przetarg na dzierżawę parkingów. Dwie osoby płaciły wady, jedna zostanie dopuszczona do przetargu. Przetarg jest rozstrzygnięty, ale oczywiście jeszcze umowa będzie podpisana po kilku dniach, ponieważ no, musimy czekać te 7 dni i te osoby wtedy mogą wpływać na odwołanie od tego przetargu. I pod chwilą podpisania umowy parkingi będą funkcjonować i będą płatne. Teraz tak, w tym czasie, dzisiaj także spotkałem się już po raz któryś tam z ratownikami, bo w tym roku kończy się rozmowy z kilkoma grupami i wstępnie już dzisiaj ustaliliśmy ratownicy na pewno będą. Od 29, 30 mamy wakacje, 29 będą uruchomić plażę, 30 od rana, to jest od soboty, plaża będzie już strzeżona. W tym czasie prowadzimy w ciągu tych dwóch miesięcy od ostatniej sesji przede wszystkim były w ramach naszych tutaj robót publicznych klasy właśnie
użytecznych czy straży. Wykonywane były m.in. prace związane z utrzymywaniem zieleni, koszeniem, konserwacją zieleni, przycinanie drzew. Także dokonaliśmy wzorem lat jakby nasadzeń kwiatów. Tu w rejonie miasta, w centrum głównej ulicy, a także w rejonie naszego nabrzeża przy jeziorze Nisko. No tam przy jeziorze Nisko trochę kwiatów nam pominęło i to praktycznie tych najdroższych, najładniejszych. W tym roku wyjątkowo dużo widać tych największych. Ale na to się nic nie poradzi. Także przygotowujemy drzewo do świetlic, między innymi wczoraj trzeba było wyciąć kasztanek, który się mocno przepił, jeszcze jeden jest tam do wycięcia. Także te drzewa są przeznaczone, które wycinamy tutaj w terenu gminy, są przeznaczone na przygotowanie opału przez naszych właśnie pracowników zdrowia publicznego do świetlic itp. Także no molo jest tam częściowo te najgorsze deski wymienione, natomiast molo ma wiele do życzenia, wiele do zrobienia jest na nim. Mamy zamówione jeszcze deski, no będziemy próbowali jeszcze jakoś doprowadzić do takiego stanu, żeby nie stanowiło zagrożenia dla turystów i mieszkańców. No niestety bardzo szybko postępuje proces niszczenia. Nie wiem, czy ten materiał był taki słaby, czy deski w oczach po prostu wymieni się kilkadziesiąt desek i za dwa tygodnie już są następne. To samo barierka. A impregnuje ktoś to powie? Proszę, one są malowane tym impregnatem. Tak. To molakiem takim? Tak. I całość mola też kilka lat temu był cały molą był pomalowany. No niestety to nie wiem, czy ten materiał był za słaby. Czy, no na pewno też powodem tym jest, że deski były zapisane bardzo szczelnie, widzę, nie było tej przestrzeni, nie przesłuchały, wilgoć się trzymała i to, no nie wiem, no to jest chyba podstawowy błąd. Wszędzie, gdzie się jest na mola, to widać, że są te drzewa, w wilgach się pomola, to jest nie wiadomo. U nas natomiast deski zostały szczelnie przybite, nie wiem, czy się bez sensu. Bez sensu, bo więcej materiału. Proszę o spokój, ale stało, tak zostało wykonane, ktoś ktoś to zaprojektował i ktoś to wygrywał. I myślę, że to jest główna przyczyna. Po prostu to mowa woda między tymi deskami i stamtąd zaczyna się cały proces później wynicia desk. My już te deski oryginalne miały 15, my, które zamawiamy to takie między 13 a 14, także są już przerwy, jak się widzi. No ale tam, gdzie były te oryginalnie przybite, to niestety nic się nie da zrobić. Mój ratownicy mówiły, bo ja też dobrze. Remont remisy jest też wykonywany tutaj przez naszych pracowników. Aha, i tu także chciałbym poinformować, że wystąpiłem do kuratora oświaty, a także do rady pedagogicznej, ponieważ zamierzam przedłużyć panu Kutkowskiemu funkcji dyrektora na następną kadencję. Czyli na całe 5 lat? Na całą kadencję. Dziękuję panu burmistrzowi za udzieloną informację. Czy są uwagi do przedstawionej informacji? Uwagi czy pytania? Tak, uwagi do tego, co... Zapytania i zapytania interpelacji. Czy ja mówię co do samej informacji? Proszę bardzo. Ja wiem, ale co do informacji, bo ja bym... Bo ja bym chciał, gdyby pan burmistrz był uprzejmy, rozszerzyć trochę. Na samym początku mówił pan, że w powiecie, żeście się spotykali w sprawie dotyczącej śmieci, bo wiadomo, że ta ustawa śmieciowa będzie wchodzić, tak? Czy my już na terenie gminy mamy jakieś przymiarki dorobione do tego, jak to będzie wyglądać i tak dalej? I czy to będzie oznaczało konkretną podwyżkę dla mieszkańców? Bo w mediach trąbi się, że za niesegregowane będzie płacone 30 zł na osobę, a za segregowane 15. Czy już jakieś przymiarki były robione? Jeżeli chodzi o przymiarki, no trudno mówić o przymiarkach, natomiast oczywiście my jak gdyby zapoznaliśmy się z nowymi przepisami. Na dzień dzisiejszy takim punktem wyjścia jest ustalenie rejonów zagospodarowania odpadów. To należy, to musi być ustalone
jak województwo zostanie podzielone na te regiony. Wstępnie miało być ich 5, w tej chwili się zrobiło 4. Region Stargardzki zniknął, ponieważ tutaj chyba trzeci mocno zalobował, bo w pierwszym projekcie było 5, teraz zrobiło się 4. Nie wiem, myśmy złożyli uwagi podczas konsultacji do tego, że chcemy, żeby było 5, tak jak początkowo. Nie wiem, jak to się zakończy. Natomiast w ramach tych regionów będą wyłonione w drodze przetargu i miejsca odbioru czy utylizacji, tylko że takie miejsce musi oczywiście spełnić odpowiednie wymagania, czyli musi być wysypisko, musi być sortownia i tak dalej. To są określone ściśle wymagania. I firma, która będzie się tym zajmowała. I taka firma też musi spełnić określone wymagania. Na pewno Zubik tego nie spełni, więc Zubik jeżeli będzie dalej, to najpierw jako podwykonawca, jeżeli się dogada i taki proponowałem, bo jednak jest tutaj kilkanaście osób zatrudniają i sygnalizowałem tam, żeby się z gospodarką komunalną stargali dogadać. Bo taka firma musi mieć przynajmniej kilka samochodów właśnie do odbioru, bo to musi kompleksowo załatwić wszystkie odpady z terenu gminy, z terenu danej gminy. My to do firmy musimy wyłonić w drodze przetargu, więc cenę ustali przetarg, nie? Rynek. A jak będzie wyglądała segregacja odpadów u nas? Jak Kowalski będzie to robił? A ja tego nie wiem, to ta firma będzie musiała oczywiście uzgodnieniu z nami tę sprawę rozwiązać, czy to będą worki dostarczane, czy oni będą woleli, żeby te śmieci były niesegregowane, oni sobie sami posegregują, na przykład będą mieli sortownię, nie wiem. To dopiero zostanie ustalone. Rozumiem. Więc w tej chwili praktycznie my nic nie wiemy, oprócz tego, że będą musiały być wysypiska, które będą musiały spełnić odpowiednie normy określone przez ustawę i że będą musiały być firmy i czy te firmy muszą być zarejestrowane w gminie w rejestrze firm upoważnionych do wywozu i że te firmy będą musiały zostać wyłonione w drodze przetargu. I tyle na dzień dzisiejszy wiem. I że to musi być załatwione w przyszłym roku najbliższym. A gdyby jeszcze pan burmistrz zechciał uściślić swoją informację na temat firmy Nowa Sport, bo ja pamiętam na wiosnę pan mówił, że jedna sprawa, mieliśmy dwie sprawy, jedna sprawa się zakończyła, oni się odwołali się czy nie? Tak. Odwołali się. Czyli dalej się toczy w sądzie, tak? No na razie jak gdyby, no są te sprawy w sądzie, natomiast rozprawa, która miała być 18 została odwołana ze względu na te negocjacje, które się toczą. Rozumiem. Być może już więcej spraw nie będzie, jeżeli się dogada. A mówił pan burmistrz jeszcze o bioetanolu. Ja bym chciał też uściślić. Proszę powiedzieć, kto jest płatnikiem tego zakładu po byłym bioetanolu? Syndyk czy ten nowy dzierżawca? Kto płaci podatek? Dla nas podatek płaci syndyk. Syndyk? Tak. I on spłaca te zaległości, tak? Tak. Czyli nowy dzierżawca nas nie interesuje? No, póki nie złożył deklaracji, nie deklaracji złożył syndyk. Syndyk złożył. Że prowadzi działalność gospodarczą. A czy panu burmistrzowi coś wiadomo, że tam już produkcja ruszyła, czy nie? Wiem, że jest wydzierżawiona i że ma ruszyć produkcja, natomiast że ruszyła, to nie. A że przymierzali się do produkcji, to nie. A proszę powiedzieć, bo już na sam koniec pan burmistrz był uprzejmy trochę mówić o parkingach, o tym ratownikach, o molu i tak dalej. Proszę powiedzieć, bo ja dzisiaj objechałem prawie całą gminę, nie byłem tylko na granicy, reszta, żem objechał, byłem na plaży. Proszę powiedzieć, czy ta trawa, co była wczoraj wykoszona, to ona tak zostanie, czy to jest zaledwie początek? Zostanie. Zostanie, tak? Tak. No to ja muszę powiedzieć, że to nie za dobrze wygląda. No to według pana. To znaczy, zależy w którym miejscu. Oczywiście z aleje, z drogi, schodników, z piasku zostanie sprawiedliwe. No bo na trawniku tam to siano leży, tak? Proszę? Na trawniku to siano leży tam na tej trawie. No to ja nie wiem, ale według mnie to by musiało być chyba sprzątnięte, panie burmistrzu. Tam, gdzie musi być sprzątnięte, to będzie. W tych miejscach, gdzie musi być sprzątnięte, to A proszę powiedzieć, bo tu jeszcze na wcześniejszych naszych spotkaniach przewijała się sprawa monitoringu na tym. Co pan burmistrz na ten temat myśli? Myślę, że byłaby to dobra rzecz i myślę, że w przyszłości pewno będzie.
Aha. A proszę powiedzieć, bo ja tu już zauważam, że coraz więcej radnych ma takie małe, sprytne urządzonka, tak? I czy pan burmistrz myśli, żeby na plaży w sezonie zainstalować jakiś hotspot albo dogadać się z firmą jakąś telekomunikacyjną czy internetową, żeby tam w ramach promocji uruchomili bezprzewodowy internet? To by też było jakieś zachęcające turystów do odwiedzin, tak? No być może tak, ale na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze jakichś informacji, że coś takiego będzie. Natomiast oczywiście rozmowy różne się toczyły, między innymi w sprawie internetu na terenie także. Natomiast czy będzie w tym roku? No mało prawdopodobne, żeby to się udało w tym roku uruchomić. No to cóż, to ja dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny. A propos Mola, chciałem zapytać, panie burmistrzu, czy w ogóle są jakiekolwiek przymiarki do tego, że będziemy reaktywowali, że tak powiem, oświetlenie? No na plaży. Na molu. Na plaży. Na molu. W tym roku nie. Ale w ogóle będzie, tak? A to ja nie wiem. No bo w tej sytuacji o co chodzi? Chodzi o to, że... w tym roku, bo ja... Tak, okej. Okay, rozumiem. W tym roku nie. Rozumiem. Dlatego właśnie pytam, bo jeśli się o tym nie myśli, to nie wiem, czy nie warto byłoby pomyśleć o tym, żeby zdjąć w ogóle te lampy, bo zdobić one nie zdobią, a wręcz może stanowią też pewne niebezpieczeństwo. Niewykluczone, że je zremontuję. I myślę, że to byłoby zasadniejsze. Niebezpieczeństwo to tam nie ma, może małe no, ale tam ludzie mają takie pomysły, że głową. Natomiast co do niebezpieczeństwa, to nie wiem. Nawet jakby któremu znowu wszedł głowy stłuc, klosz i ktoś wejdzie na to potem szkło i już jest niebezpieczeństwo. No to zawsze jest to, jak naprawimy oświetlenie, to niebezpieczeństwo jest tak samo, się pod napięciem. Zgadza się, no ale jeśli mówię, to i tak nie funkcjonuje i nie ma na to widoków, to... Skoro to nie zdobi... To jest pana zdanie, natomiast ja się obawiam, że zaraz będzie wielkie hasło, znowu likwiduje. Tak jak kawiarenkę i wiele innych rzeczy, więc ja dlatego muszę takie rzeczy ostrożnie robić. Więc ja tylko pytam. Druga sprawa, również dotycząca Mola, no bo to, że się deski niszczą, to jest zrozumiałe, ale że śmietniki są też bardzo zniszczone i nikt tego nie naprawia, to już mniej zrozumiałe dla mnie jest. Nie jest to prawda, bo są naprawiane. No ja w maju się tam tędy spacerowałem, chyba że to na czasie było zrobione teraz. Bo one tak w stanie fatalnym, chociażby nawet kwestia tego, żeby je umyć po prostu, bo one są najzwyczajniej brudne na świecie. Chyba że pan burmistrz tak jak powiedział teraz, w międzyczasie zostały wyczyszczone. Dobrze, fajnie. Mam jeszcze jedno pytanie do tego, co pan powiedział na temat szkoły. Czy rada zostanie zapoznana z tymi opiniami, o których pan burmistrz mówił? Jakimi opiniami? No rady pedagogiczne i kuratorium, bo o nich przed chwileczką pan mówił. No jak ja, jeżeli taka jest wola, to tak, tylko że tych opinii jeszcze nie ma, nie? Myśmy się nie wierzę zwrócili. Ja rozumiem, ja tylko chodzi o to, czy pan burmistrz będzie ta na tym miejscu po tym powiem pan mówił. Ale to myślę, że to nie są chyba tajemnice, nie jest to mnie też żadna tajemnica, ale to jeszcze myślę, że tutaj przekonsultuję to. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to tak. Dobrze. A przy okazji, korzystając z tego, że pan dyrektor zdaje się jest, tak? To znaczy, ja akurat opinię na przed kuratorium to mam tutaj, dlatego zwrócić. Znaczy, ja myślę, że też kompleksowo będzie pan miał wszystko i wtedy można byłoby o tym porozmawiać. Bo mam ją tutaj. Jeśli można do pana dyrektora pytanie, bo to też w kwestii szkoły, bo akurat 28 czerwca, maja, Boże, przepraszam, były ogłoszone wyniki sprawdzianu z podstawowej szkoły, czy może pan dyrektor Robka tajemnicy uchylić? To jest tajemnica, to jest po prostu informacja, to jest fakt, to jest to, co dotyczy nas wszystkich. Wynik jest lepszy niż niezadowalający dla mnie jako dla dyrektora. Czy to jest nasz sukces przy tym materiale, który posiadamy, też jest trudno odpowiedzieć. Fakt jest taki, że średnia z okręgu województwa zachodniopomorskiego 21, tam z groszami, a średnia Ińska 17,08, kraju 22 i okręgu też 22 tam z A jak to się ma w odniesieniu do roku poprzedniego? Mamy postęp czy mamy regres? To znaczy, nie mamy pełnych jeszcze raportów, nie wiemy jak... Chodzi o tą średnią, pan powiedział 17 coś, a coś w roku było? To znaczy, punkty nie możemy bezpośrednio, tylko może różnice. Różnica pomiędzy średnią wojewódzką a średnią Ińska jest o 1,5% punkta niższa aniżeli to miało miejsce w tamtym roku.
Na pewno z tego wyniku, jako z liczb, nie jesteśmy zadowoleni. Jednakże problem, jest po części znany. Mamy materiał, Szanowna Rada, taki jaki mamy. I my możemy tylko takie coś powiedzieć, że czy to po prostu coś, to co osiągnęliśmy, to nie jest i też sukces. Bo znamy środowisko, jesteśmy w jednym małym domu. Ale wynik dla mnie jest niezadowalający. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli mógłbym dodać, no, to nie wiem, który jest z wczorajszych gazet, nie wiem, czy to był Głos Górny, czy Rzeczypospolita, bo to trzeba czytać. Jest artykuł na ten temat właśnie i jest tam wypowiedź ze Słowiańskiej, że są szokowani wynikiem tego roku, że w całym kraju bardzo duży spadek. Prawdopodobnie no, tak, że trudność była znaczna i że jest no, w porównaniu do roku ubiegłego i poprzedniego jeszcze jest wynik zdecydowanie gorszy. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że cokolwiek usprawiedliwiasz, tylko tak akurat mi się nastąpiło. Wczoraj nie wiem, czy to było wczoraj, w każdym razie, który jest, no ja w którejś gazecie czytałem, że... To nie dzieci, tylko tak. Niektóre z oświaty, że są właśnie no, trochę zaskoczeni przy wyniku, że w Poznaniu do roku biegłego jest znaczny spadek, w całym kraju. Ale sama pani minister przyznała, że wystawienie trudności było większe. Szczególnie matematyka tam poważne problemy przez spółdzielnie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do informacji przedstawionej przez pana burmistrza? Nie widzę. Przystępujemy obecnie do punktu trzeciego. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. Proszę bardzo o zadawanie zapytań, interpelacji do pana burmistrza. Proszę bardzo. Może teraz pan burmistrz. Ja mi chodzi o ten budynek w Ciemniku, co jest przeznaczony do rozbiórki. Czy kiedy on będzie rozebrany? Miałem go praktycznie już rozbierać, ale ponieważ jest zainteresowanie kupnem tej działki, więc rozbiórka spowodowałaby oczywiście koszty same z rozbiórki, ale to nie wszystko, bo teraz, żeby sprzedał tę działkę, to trzeba wziąć by było geodetę, znieść ten budynek, wprowadzić zmiany w geodezji, w ośrodku geodezji i zmiany w księgach wieczystych, bo inaczej nie mógłbym sprzedać, bo działka jest w księgach wieczystych geodezji, wszędzie jest jako działka zabudowana. W związku z tym tej osobie, która jest zainteresowana, zaproponowała kupno z tym budynkiem do rozbiórki. To jest no szkoda i w ogóle ponosić kosztów rozbiórki i całych kosztów geodezji i zmiany księgi wieczystej, bo to się z tym wiąże. Bo no nie mogę sprzedać. W tej chwili jest, mówię, działka jest zabudowana budynkiem, bo to jest nieruchomość zabudowana. Więc jeżeli rozbiorę, to wtedy no, nie można będzie sprzedać dopiero po uporządkowaniu i poniesieniu niepotrzebnych kosztów. Więc czekam aż, bo kilka dni ta osoba prosiła, żeby dać czasu do zastanowienia, jeżeli czy chce, po prostu, czy byłaby zainteresowana nabyciem. Ja nie uważam, że też wolałbym, bo po co ponosić koszty rozbiórki i tych całej zmiany dokumentacji geodezyjne i trzeba było po prostu wziąć geodetę, bo żeby geodeta musi to zrobić i pójść do pionu na nie w ośrodku geodezji. Ale także i zmiany księgi wieczystej to pociąga koszty i czas. Więc jakiś czas zaczekamy i być może po prostu w takim sprzedamy tak jak jest. No bo tam zaczynają śmieci tam rzucać i, no i tam te dzieci zaczynają chodzić po tej chałupce i... Tam spróbuję w takim razie pozabijać te okna deskami. Ja nie wiedziałem, że zrobiłem ostatnio, że to okno zostało tam wyważone. Bo to sam budynek jest zamknięty, tylko że wyważyli okna, nie? Tak. I trzeba się parę desek wziąć i po prostu zabić to. Dziękuję. Proszę bardzo.